Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. W końcu jakaś normalność zawitała w urządzeniach Huawei'a. P40 Lite. No i co wy tutaj widzicie na ekranie? Czy wam to coś mówi? Cóż to może być? Google Play. Czyżby dało się zrobić w końcu tak, że telefony od Huawei'a, Honora, były w stanie korzystać z usług Google'a? Opowiem wam, że w końcu jest normalna opcja na to, żeby to zrobić, dlatego wam nagrywam ten film. Jeden z użytkowników właśnie forum XDA, na które często się, że tak powiem, wspieram nim, gdy coś dla was mądrego chcę nagrać. Możecie tam znaleźć wielu mądrych ludzi, którzy naprawdę są jeszcze lepsi niż ja, ale wiadomo, mówią nie w naszym języku, więc możecie mieć czasami problem. Ogarnął temat. Po prostu w prosty sposób możecie zrobić tak, aby na waszym smartfonie i działał sklep Play, chociaż czasami są drobne problemy, o których wam później powiem, ale widzicie, błąd serwera, coś tam jest ok. Można sobie pobrać, zainstalować, żeby działał wam YouTube. Tego na pewno wielu osobom brakuje. Jak zrobić, żeby można było sobie coś odpalić na YouTubie? Patrzcie, klikam w mój film, wszystko działa, reklamy, można sobie dać lajka, coś, cokolwiek, wszystko działa. Cóż dalej, jeszcze rzeczy, które udało mi się dziać, działają mapy Google'a. Też pewnie wielu osobom czegoś takiego brakowało, chociaż widzicie, czasami jakaś może się ścinka gdzieś znaleźć, coś się zdarzyć, ale to jest jeden powód, o którym wam za chwilę powiem. Cóż jeszcze, macie Gmaila, czy zadziała? No, Gmail nie do końca. Jest informacja o tym, że telefon nie jest certyfikowany. Google Pay też nie zadziała, ale Chroma sobie zainstalujecie, będzie wam bez problemu działał. Teoretycznie sama wyszukiwarka Google'a, czyli tutaj Google News, wszystko co z tym związane, też będzie chodziło. Można sobie kalendarz odpalić, też googlowski, też będzie to działało. Cóż, co potrzebujemy do tego zrobić? Co musimy mieć, żeby to działało? Oczywiście nie będzie działać wszystko, tak na przykład jak Google Pay, to już bym chyba pokazałem, asystent. Asystent nie zadziała. No cóż. Wiadomo, nie jest idealnie, ale jakaś normalność wraca, bo trzeba powiedzieć, że czy P40 Lite, czy P40 Pro, czy teraz kolejny Mate od Huawei, są naprawdę dobre telefony moim zdaniem, tylko przez jakieś polityczne, dziwne niesnaski jest problem i po prostu nie można z ich korzystać. Co w ogóle trzeba zrobić, żeby móc odpalić właśnie swój telefon, przystosować do korzystania z Google'a, co to wydaje się być oczywiste, no ale nie do końca. Jest po pierwsze, czasami może być problem z ROMami. Na pewno musicie mieć MUI w wersji 10. Jeżeli jest, macie już soft w wersji 11, nie będzie to działało. Ogólnie do was odsyłam do linku, który będziecie mieli pod filmem, gdzie jest cały temat na forum XDA odnośnie tego patentu, a mianowicie zainstalowania czegoś takiego jak Google Fear, jakkolwiek to czytać, czyli ktoś to ogarnął. Co trzeba zrobić, żeby można było w ogóle skorzystać z tego? Trzeba sobie wejść w link na dole, pobrać plik, który gdzieś tu ja będę miał, czyli Google Fear English APK, odpalić go i postępować zgodnie z tym, co się dzieje. Ja już mam jakby całe moje narzędzie, całe moje urządzenie skonfigurowane, ale na początku musicie po prostu postępować. Wszystko jest po angielsku, więc mam nadzieję, że każdy z was ogarnie, co ma zrobić. Po pierwsze, musi się doinstalować przy okazji coś takiego jak chińska apka dotycząca właśnie aplikacji Google'a, no ale to oczywiście to się zrobi z automatu. Pierwsze co sobie trzeba właśnie skorzystać z backupu, który się odtworzy przy instalacji tej aplikacji. Myślę, że nie będę wam tutaj całego procederu, chociaż możemy spróbować wyczyścić jeszcze raz, odpalić całość, odinstalować wszystko co ja tutaj mam i spróbować pojechać od zera. Chociaż powiem wam, że sam też musiałem kilka razy to przejechać, gdyż miałem lekkie problemy z tym, żeby to wszystko ładnie nam zadziałało, ale dobra, spróbujmy sobie to ogarnąć. W takim razie jak to zrobić, gdy nie macie nic z tych rzeczy zainstalowanych? No to cóż, pobieracie tę apkę z linku, którego wam podałem i tutaj oczywiście zezwalacie na to, co ona tam będzie sobie chciała. Tutaj nam coś telefon sobie mieli i sprawdzam. Wiecie, zainstaluj. No i gotowe. Pierwsza sprawa ogarnięta. No i ona gdzieś tam wam się pojawi, więc wchodzicie w tą aplikację. Oczywiście wyrażacie zgodę na to, co ona sobie tam będzie chciała, bo na pewno będzie wymagała pewnych zgód. Przygotowuje się, no i macie informację, co, jak, gdzie, komu, po co. LZ Play trzeba sobie coś takiego otworzyć z backupu. No to
zaczynamy od tego, że musimy zmienić datę na 2019, gdyż wymaga to właśnie tego ta aplikacja. Sobie jakiś tam, weźmiemy nawet styczeń 2019, jakoś tak. No i dobra, skoro już to mamy, możemy sobie przywrócić backup. Co robimy? Oczywiście tutaj wszystko zezwalamy po kolei, instalujemy, gdyż musimy podmienić tą aplikację. No i gdy sobie to odpalicie, przechodzimy do... Przywracamy to oczywiście tutaj, co nam pokazuje się. Jeszcze raz, czekajcie, hasło. Bender 007, coś chyba źle kliknąłem. Tu macie ogarnięte... Aha, bo już to zrobiłem, dobra, no. I po tym zrobieniu tego już kolejne rzeczy się Wam pokazują. Mianowicie jest aplikacja, która Wam mówi o usługach Google'a. No i musicie dalej przejść kolejne te kroki, które tu widzicie. Czyli no po kolei wszystko trzeba z tych rzeczy zrobić. Raz, dwa, trzy i do końca. Tak naprawdę do trzeciego punktu, ewentualnie jeżeli są jakieś problemy, no to trzeba zrobić tutaj temat odnośnie fixa. No i wszystko Wam działa. Prosty dosyć temat, jak ogarnąć, żeby były usługi Google. No ja właśnie aktualnie odinstalowałem, więc jeszcze raz muszę to zrobić, zalogować się. Wszystko macie mniej więcej napisane w samej aplikacji, jak to zrobić, co i jak. No i mówiąc krótko, na większości smartfonów powinno działać. Jeżeli coś nie działa, odsyłam Was właśnie na dole do linka do forum XDR Developers, gdzie się dowiecie, co i jak. I jeżeli nie działa, to dlaczego, więc sprawdzone, można używać, w końcu jakaś normalność na urządzeniach Huawei się pojawia, no i dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Chcecie coś więcej wiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzach, jak to zrobić, no to zawsze jestem w stanie Wam pomóc, po prostu wystarczy przejechać kroki, które tutaj widzicie, nie będę może tego nagrywał, bo wiadomo, trzeba się logować parę razy, kliknąć coś, telefon uruchomić ponownie, więc to trochę trwa, no ale do zrobienia i do ogarnięcia bez problemu, moim zdaniem. W końcu macie to, co zostało w jakiś tam sposób wykastrowany ten telefon, możecie to grać wszystkie gry, aplikacje, większość działa bez problemów, czasami wiadomo, jakiś Uber chyba nie do końca zadziała, ale jeszcze jedna sprawa, właśnie gdybyście mieli cały czas jakieś takie powiadomienia o tym, że telefon nie jest certyfikowany, że coś jest nie tak z nim i tak dalej, no to mała sugestia, po prostu musicie sobie przejść do listy aplikacji i na przykład, nie wiem, którą ja tutaj miałem problem, że coś działało z Googlem nie tak. No nie wiem, gdzieś sobie może w głowie był problem, czy nie. Zaraz, zobaczcie. Wchodzicie w zakładkę powiadomienia i macie coś takiego jak typy powiadomień, dostępność usług Google Play. Musicie wyłączyć te powiadomienia. Wtedy nie macie notyfikacji, że telefon nie jest certyfikowany, to co widzieliście wcześniej na filmie i wszystko działa tak, jak być powinno. No więc cóż, tyle w tym temacie. Całkiem fajna sprawa, w końcu to działa. Ja jestem na tak, no i tak być powinno. Tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej. What?